że przygotowuje się do matury, że ma plany na studia. Tak mówię jej, słuchajcie, ty musisz tak współżyć z tym chłopakiem, przecież tyle życia jest przed tobą, zawrzesz małżeństwo. Ona podniosła mi, proszę pani, mówi, ja wcale nie współżyję. Ja nigdy nie współżyłam. Byłam u lekarza i mi to zapisał, że to jest dla mnie. Bez żadnej konsultacji, więc to jest akurat pani doktor, która ma doktorat z ginekologii i z onkologii. Takie jest podejście lekarzy, więc ta antykoncepcja jest czymś, co ma ogromnie negatywny wpływ na małżeństwo i na rodzinę. No dzisiaj rodziny przeżywają wielkie, wielkie zagrożenia. Muszą się jakby zderzać z ogromnymi niebezpieczeństwami, jakie na nich czekają. Pierwsze to jest mentalność rozwodowa. 210 tysięcy małżeństw zawieranych jest w Polsce rocznie. Około. No to mamy 420 tysięcy osób, mężczyzn i kobiet. Około. Ale rocznie orzeka się ponad 70 tysięcy osób. Ponad 70 tysięcy. Doświadczają mój drodzy, panie Pański, panie Pański, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ona poszła do kuchni, miała za mało. Wróciła do śluski. Bracie Zdzisława.
jest w kierunku się ze mną w kraju. Są tu wilki, kurwa się? Są! Ja do czego ja Zdarzyło się. Co? 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 Co?
mieliśmy tylko 7. 7 na 17. Namówiłeś mi. Ani ojciec, ani matka, tylko panie ja. Muszę więcej modlić się. Tak ja, tak panie ja. Muszę więcej modlić się. Tak ja, tak panie ja. Muszę więcej modlić się. Ani Bolek, ani Lolek, tylko panie ja. Muszę więcej modlić się. Ani Bolek, ani Lolek, tylko panie ja. Muszę więcej modlić się. Tak ja, panie ja. A w ogóle zajmuje się planowanie się z panią. Co? Będziemy słychać. Dobra, Idziemy za lizakami! Idziemy w pieśń, wykąpiemy się w dobrze.
Byłaś tak cicha i piękna jak wiosna, brawa bądźmi, to w sami wciąż rosła. Byłaś tak cudna jak wiosny poranek, więc taki niosłem tobie kwiatu wianek. Byłaś tak czuła, że nawet kamień męża, byśmy zawsze się kochali i byli sobie i Panu Bogu wierni.
łaskę macierzyństwa dla Karoliny. Ostrej sztyki jest dany egzamin. Pokazanie dobrej drogi życiowej. Droga matko, bardzo dziękuję za dotychczasowe łaski i proszę o łaskę. Kochana matko, proszę cię o dobrze zdaną maturę w przyszłym roku i dobre studia. Za duszę zmarłych z rodziny Szydło-Zielińskich, Gruszków, Musiałów, Hebdów, Kondrowskich, by Bóg przyjął ich do grona zbawionych, siostra. Matko Boża Częstochowska, proszę cię o łaskę nieba dla księdza Juliana Banasia, księdza Stanisława Markowa, księdza Damaskowa oraz zmarłych mojej rodziny. Mateńcu, kochana Boża, naprawdę. Na kochańsza, dopomóż mi, bym była lepszym człowiekiem. Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny. Czarna Madonna, błogosław wszystkim, którzy udzielili nam noclegu, dzielili się pokarmem i wspierali w drodze. Spraw, aby ich życzliwość została wynagrodzona przez Twojego Syna, bracia rycerze. Madonna, oto Twoja komarka w 18. rocznicę urodzin i dopomóż w trudnych decyzjach, siostra. Za duszę świętej pamięci Jana, Stanisławy, Heleny, z rodziny mojej i męża, za zmarłych z pierwszemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus jest. Święty.